Najgłośniej o polskiej prezydencji było dotychczas słychać, kiedy zbliżała się jej inauguracja. Po odpaleniu sztucznych ogni na placu Defilad w Warszawie 1 lipca zapadła głucha cisza, a o najważniejszych sprawach decydujących o przyszłości każdego z nas, przyszłości Polski, słychać niewiele. W 2007 roku jako ówczesny minister transportu podjąłem decyzję o przygotowaniu propozycji rozszerzenia polskiej sieci infrastruktury transportowej zaliczanej do transeuropejskiej sieci transportowej o nowe projekty. Te projekty inwestycyjne na tej sieci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych środków Funduszu Spójności. I właśnie dlatego rozszerzenie polskiej części tejże sieci oraz wynegocjowanie większej niż do tej pory puli środków z Funduszu Spójności do dyspozycji Polski stanowi fundamentalny interes naszego kraju w zakresie rozwoju i modernizacji polskiej infrastruktury transportowej, drogowej i kolejowej. Planowane rozszerzenia sieci dróg i kolei dotyczyły przede wszystkim relacji północ-południe oraz korytarzy poprawiających spójność sieci w Polsce w obszarach dotąd źle skomunikowanych z centrum kraju. Obecnie osiągnięcie tych celów wydaje się dramatycznie zagrożone. Po pierwsze, propozycja rewizji sieci europejskiej na terenie Polski przygotowana przez Komisję Europejską do prezentacji już we wrześniu bieżącego roku polega na podziale tych sieci na tzw. sieć bazową i kompleksową. Inwestycje mają być realizowane w ciągu najbliższych kilkunastu lat do 2030 roku na tzw. sieci bazowej, a pozostałe na tzw. sieci kompleksowej w perspektywie do 2050 roku. Nie słyszeliśmy ani od pana premiera Donalda Tuska, ani od ministra Grabarczyka, żeby tak kluczowe planowane rozstrzygnięcia na poziomie europejskim dotyczące i nowego podziału finansowania infrastruktury transportowej, czy też same decyzje o podziale sieci bazowej i kompleksowej miały być przedmiotem prezentacji polskiej opinii publicznej. Projektowany przez Komisję kształt sieci bazowej i kompleksowej na terytorium Polski nie pozwoli realizować krajowych potrzeb w zadowalającym stopniu, a projekt kadłubowej sieci bazowej czyni oczywistym, że nie da się w rozsądnym czasie uzyskać finansowania z Funduszu Spójności dla wielu polskich inwestycji drogowych i kolejowych, tak aby stanowiły one spójną sieć obejmującą na nowoczesnym poziomie podstawowe potrzeby transportowe naszego kraju. Niestety większość polskich inwestycji z sieci kompleksowej nie będzie mogła być nawet finansowana z Funduszu Spójności. Poza tym Komisja Europejska w czerwcu bieżącego roku wystąpiła z inicjatywą ustalenia wieloletnich założeń finansowych na lata 2014-2020. Jeśli ta inicjatywa w takim kształcie, w jakim została zaproponowana, zostanie przyjęta, nastąpi drastyczne ograniczenie finansowania polskiej części inwestycji drogowych i kolejowych na sieciach europejskich. Lista tych projektów w przypadku Polski niestety zasadniczo odbiega od zawartości listy bazowej tzw. sieci europejskiej przewidzianej dla terenu Polski. Dodatkowo Komisja Europejska przewiduje pomniejszenie finansowania Funduszu Spójności o kwotę około 10 miliardów euro, a Polska jest przecież dzisiaj największym beneficjentem środków europejskich spośród nowych państw członków Unii Europejskiej. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że propozycje Komisji Europejskiej dotyczące rewizji sieci europejskiej dla terenu Polski prowadzą do drastycznej minimalizacji listy polskich projektów budowy infrastruktury drogowej i kolejowej finansowanych ze środków Funduszu Spójności. Zostanie także przy tej okazji zmniejszona kwota dofinansowania przewidziana dla naszego kraju. Dodatkowo projektowane zmiany wskazują, że państwa członkowskie Unii spotkają się z większymi niż dotąd ograniczeniami swobody w zakresie wyboru projektów dofinansowania z Funduszu Spójności. Polska nie może godzić się na taki kierunek zmian legislacyjnych proponowanych przez Komisję Europejską, który w istocie będzie sprzyjał utrwalaniu się różnic między starymi krajami Unii a nowymi w zakresie rozwoju i stanu infrastruktury transportowej. Ale o tym nie usłyszycie Państwo komentarza ani pana premiera Donalda Tuska, ani ministra Cezarego Grabarczyka. A w tych kwestiach dzisiaj, w 2011 roku, decyduje się przyszłość również naszego kraju na wiele, wiele najbliższych lat. W tej sytuacji powinniśmy stanowczo domagać się, aby polska prezydencja nie dopuściła do rozdzielenia prac z jednej strony nad rewizją europejskiej sieci transportowej od prac nad wieloletnimi ramami finansowymi do 2012 roku, gdyż to stanowi zagrożenie utraty co najmniej 10 miliardów euro w finansowaniu nowych projektów inwestycyjnych na lata 2014-2020. Ale w tej sprawie również nigdy do tej pory nie zabrał głosu ani pan premier Donald Tusk, ani minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Rząd powinien publicznie przedstawić plany polskiej prezydencji w poruszanych kwestiach, dlatego iż obawiam się, że nie odpowiadają one sytuacji zagrożenia interesów Polski.
Jak mawiał jeden z najlepszych komentatorów sportowych, Jan Ciszewski, niewykorzystane szanse mszczą się dramatycznie nie tylko na boisku. Premier Donald Tusk powinien o tym szczególnie pamiętać.